uczy zwyciężać, uczy przegrywać z godnością i honorem, a więc uczy wszystkiego, uczy żyć. W pięknej pogodzie, moi drodzy, jakże miło nam gościć Was po dwuletniej przerwie. W ubiegłym roku nie dano nam było spotkać się, ale w tym roku jak najbardziej. Mogą odbyć się już 19. gminne zawody biegi przełajowe imienia Janusza Kusocińskiego, naszego patrona. I tak, witam serdecznie drużyny, które przybyły na dzisiejsze spotkanie, na dzisiejsze zmagania sportowe. A teraz przekażę głos panu Michałowi, panu zastępcy wójta, od dzisiaj pełniącemu tę funkcję. Bardzo proszę. Dziękuję serdecznie pani dyrektor. Myślę, że ten dzień jest wyjątkowy pod kilkoma względami. Przede wszystkim w imieniu swoim, w imieniu pana wójta Krzysztofa Adamowicza, już teraz chciałbym wam życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego z okazji dzisiejszego święta Dnia Dziecka. Uśmiechu, nie tylko od święta, ale na co dzień radości, a w dzisiejszej rywalizacji dużo dobrej zabawy i sukcesu. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziękuję wam za zdrową rywalizację, bo ważne jest, aby wystartować.
Robert jest tutaj doskonałym przykładem, że warto przełamywać swoje ograniczenia. Dziękuję Ci, Robert, że jesteśmy tu razem. A jeszcze jedna niespodzianka ze strony Krzyży Czeka. Przeprowadziliśmy taką małą niespodziankę z panem wójtem. Koszulkę Szymona Ziółkowskiego. Wskazujemy ją na ręce pani dyrektor Doroty Herdy. Pani dyrektor, gratulujemy. Wszystkiego dobrego, dalszego rozwoju i dużo, dużo sukcesów w Rogoźnicy. Wszystkiego dobrego, brawa kochani!